Dzień dobry, Piotrze, kłaniam się. Witam. Zazwyczaj zobacz, że dzisiaj koszulę specjalnie obrałem dla Ciebie, bo poważny temat mam do Ciebie. Nie przedłużając, jakby wiesz, dlaczego tu przyjechałem, wiesz, dlaczego chcecie zapytać o platformę Tu wiesz, że to się odbiło bardzo szerokim echem w Polsce, w całej Europie. To był gigant, to była olbrzymia grupa, no i Wasz największy konkurent. Jak Wy to widzicie, jak Wy to skomentujecie, co się stało tak naprawdę? Wiesz co, no, na początek witam Cię serdecznie. A też, widzisz, ubrałem koszulę, nawet w samochodziki mam dzisiaj. E, tak, tak, pół żartem, pół serio. No, nie, nie była to łatwa informacja dla nas i dla całego rynku. Jak sam wiesz, wzburzyło to wiele osób. Budzi to do tej pory jakieś tam duże emocje. Ja mogę to skomentować w pewnym stopniu z dwóch stron. E, I z pierwszej strony to ja nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, bo. Tak naprawdę nie do końca mamy wszystkie informacje, co się tam zadziało, jaki, jakie były, dlaczego tak się zadziało. Ja wiem tylko nieoficjalnie o kilku, może po nazwę to szeregu nie do końca trafnych inwestycji przez zarząd, jakiś tam kamptu, ale nie chcę tego mocno komentować, bo, bo wiem, że to nie jest łatwa sytuacja, ani dla współpracowników, czyli właścicieli kamperów, ani nawet był to duży szok, wiem, że dla pracowników, już nie mówiąc o klientach kamPtu i może na chwilę to zostawię, ja bardziej skupiłbym się na drugiej stronie tego medalu, skomentuję to w ten sposób, co to. Tak naprawdę dla mnie oznacza i co to oznacza dla Campiri. Dla Campiri Polska oznacza to, że w tym momencie jesteśmy już niekwestionowanym liderem rynku polskiego. No dobra, ale gdzieś tam ta wiarygodność do tego typu platform na pewno została nadwyrężona. Tak, oczywiście. Jednakże ja uważam, że. Takie platformy będą bronić się same. Nie? A dlaczego? Już jesteśmy na tyle świadomym, świadomym, gdzieś tam użytkownikiem internetu, że wiemy, gdzie zainwestować te pieniądze, jesteśmy w stanie zrobić zakupy, nie wiem, w. Chińskich portalach na drugim końcu świata. I dzięki takim platformom jak nasza, jak Airbnb, tak naprawdę świat jest nasz, świat jest na wyciągnięcie ręki. My bronimy się tym, że my mamy całkowicie inny system, gdzieś tam płatności, ale może o tym powiem później. I w naszym przypadku pieniądze, gdzieś tam pieniążki klientów za booking nigdy nie są zagrożone. Nie? No właśnie, bo chciałbym o to zapytać, bo te komentarze oczywiście się pojawiły. Tam przypadły pieniądze klientów, które były przeznaczone do wypożyczali. Przepadły kaucje, przepadły generalnie wszystkie środki finansowe. No i teraz jest pytanie, jak działa Campiri, Bo ja zawsze w komentarzach pisałem: Campiri działa inaczej, bo wiesz, do mnie też był zarzut: przecież ich reklamujesz, a może to też skam, a może też chcą nas oszukać. No to jak działa system finansowo-płatnościowy w Campili? No... Co mogę powiedzieć? Zacząłeś od trudnego pytania i podtrzymujesz kolejne niełatwe. Nie, nie od razu powiem, nasz system jest kompletnie inny, który też tłumaczyłem już kilkukrotnie. Jeżeli chodzi o system płatności, to naprawdę jest on bezpieczny dla klienta. Dlaczego? W szczególe może powiem, jak wygląda, kiedy klient widzi dla siebie okienko i na naszym portalu Campiri.pl widzi dla siebie samochód, chce go zarezerwować i rezerwuje, таки uh, букинг. wpłacając praktycznie gdzieś tą zaliczkę w postaci 50% takiego bookingu, tak naprawdę te nasze, te jego pieniążki przytrzymywane są u nas, że się tak brzydko wyrażę, tak naprawdę przez 7 dni. Dlaczego przez 7 dni? Jest to kwestia gdzieś tam księgowania i tak dalej, i tak dalej, kwestia ekonomiki i musimy te przez te 7 dni przytrzymać, jednakże po tych 7 dniach od razu przesyłamy je do właściciela, więc tu w przypadkach nie, nie, nie wiem jaki, upadku czy czegokolwiek powiedzmy nieprzewidywalnych przypadkach, te pieniądze nie są zagrożone, booking się odbędzie, bo po tej płatności od razu klient już jest połączony z właścicielem i ta podróż takiego klienta przyszłego jest w ogóle nie zagrożona. A te 50% pozostałe płaca już na miejscu wtedy, czy jak to wygląda? Te 50% to zazwyczaj jest według standardu właściciela. My mamy standard przyjęty taki, że to jest około dwóch tygodni przed, przed takim wyjazdem. 50% Procent drugie jest, my w ogóle nie partycypujemy w kaucji, tak? My tej kaucji nie pobieramy. Ta kaucja jest bezpośrednio już w ogóle do klienta i w ten sam sposób jest dwa tygodnie przed wynajmem, jeżeli oczywiście w standardzie. Jakaś wypożyczalnia ma inaczej, czyli powiedzmy dwa dni wcześniej do ręki, i tak dalej. To my oczywiście nie chcemy tu wchodzić w kompetencje takiej wypożyczalni. My sugerujemy, żeby to było dwa tygodnie wcześniej i bezpośrednio do właściciela. Także w, znowu w jakiś tam nieprzewidywalnych przypadkach ta kaucja, ani te środki takiego klienta. Już później właściciela w ogóle nie są zagrożone w naszym przypadku. Pojawiły się też komentarze na temat tego, że kapitał zakładowy Campili Polska to tylko 5 tysięcy złotych, że kampili Polska nie jest w żaden sposób y, jako firma ubezpieczona przed tego typu sytuacjami, jakie spotkały kamptu No i chciałbym Cię oczywiście prosić o komentarz w tej sprawie. Czy znaczy wiesz, no, jeżeli chodzi o kapitał zakładowy i te podstawowe 5 tysięcy e, kapitału zakładowego jest to standard w każdej skróce w Polsce. Wie, wiemy, że to zazwy zazwyczaj. Zawsze tak wygląda, jednakże a, po pierwsze, tak jak powiedziałem przed chwilą, te środki w ogóle nie są zagrożone, więc tym musimy, nie musimy mieć tu funduszu jakiegoś gwarancyjnego, jednakże też za nami stoi jakiś tam nasz starszy brat w postaci Campiria SRO, czyli Campiri czeskiego, który jest dużo większą spółką, ma dużo większe aktywa, ma dużo większe jakieś tam swoje, swoje aktywa na jakieś nie, nieokreślone przypadki, tak? Więc mamy zawsze tego, tego starszego brata w postaci Jakiegoś, jakiegoś zabezpieczenia. Jednakże, tak jak powiedziałem, system jest na tyle skonstruowany bardzo dobrze, żeby te środki nigdy nie były w takim przypadku zagrożone. Jednakże to, co ja chciałbym też powiedzieć, bo przy tej sytuacji, to ja gdzieś to zawsze widzę, że. Taka sytuacja też pokazuje, co się ostatnio dzieje na rynku. Nie? Rynek i kamperowy, jak i wszystkich, bo sytuacja, i czy to ekonomiczna, galopująca inflacja i tak dalej, czy to geopolityczna ostatnie dni mocno to pokazują nie jest łatwa. I też to pokazuje, że, że w, w pewnym rodzaju biznesie też jest potrzeba trochę szczęścia. Nie? No to się śmieję, że, że prawdopodobnie pieniądze i, i, i mocno pracujących ludzi na Tytaniku mieli, ale zabrakło im trochę szczęścia. I ja tu nie mówię w biznesie, nie, nie stawiam w biznesie na szczęście jako na far, tak zwany fart, ale jednak chodzi mi tutaj bardziej o pewnego rodzaju może elastyczność, nie? Elastyczność na to, co się dzieje na rynku. I okazuje się, że gdzieś nasz rynek tak zweryfikował w ostatnim czasie, że okazuje się, że nie zostają wcale najwięksi, z największą historią, z najwięksi zbudowani, tylko czasami trzeba tego, tego wypośrodkowania, tak? Trzeba oczywiście mieć budżet do zrobienia biznesu, trzeba mieć też jakieś tam doświadczenie, ale trzeba czasami tego farta. Może tu właśnie chodzi o ten taki zwany fart czy szczęście, ale właśnie elastyczność na to, co się dzieje na rynku. Nie? A wy chyba jesteście elastyczni i macie szczęście, bo ostatnio kampery w Hiszpanii się pojawiły nowość. Flota generalnie pojazdów wszystkich w Polsce, ile już teraz sztuk? Jeżeli chodzi o Polskę, to około 250, 200, od ponad łącznie? 100 właścicieli, jeżeli chodzi o Europę, to ponad 700 samochodów no, bez naszych. Co się spotykamy, to jest więcej, <laughs> więc jakieś tam mód szczęścia chyba dopisuje. Tak, tak. Ja mówię, że, że to jest bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o karawaning. Jednakże to też chciałbym wrócić tutaj do, do CampTu, bo wylało się na pewno kubeł gdzieś tam różnych rzeczy. Nie będę, nie będę w szczególe mówił. Jednakże ja w ogólnym zarysie jestem wdzięczny CampTu. Dlaczego? Bo ja widzę zawsze też dobrą stronę. Nie oszukujmy się, CampTu włożyło przez wiele lat bardzo dużo swoich, że się tak wyrażę, cegiełek do budowania karawaningu w Europie. I, I także w Polsce. Nie? Zainwestowało duże środki. Ja widzę to z tej strony, bo my też i pozostaje mi im za to podziękować, bo my też w pewnym stopniu inwestujemy duże środki, duże pieniądze w karawanik w Polsce w tym roku w, w Europie i tak tej dalej, formy w promocji w tej formie turystyki mhm. i mamy bardzo fajnych, dużo pomysłów i też ciekawy budżet na przyszły rok i też nie wiemy, czy my to w ogóle kiedykolwiek nam się zwróci i tak dalej i tak dalej. My chcemy po prostu propagować i budować ten karawanik. Był taki kryzys w Kampili, odeszła Kasia, było te głośne zwolnienie. Nie, nie, I tak dalej. Zaczęły się pojawiać głosy, że Kampili Polska zwija się z rynku, bo dostali dofinansowanie Czesi, więc odłączyli się od Polski. To się okazało, że no jednak tak się nie stało. Ciekawy jestem, skąd te głosy się pojawiły w takim razie. Wiesz, no, z, ja to mówię, że troszeczkę czasami w piarze jest jest tak, że nieważne jak gadają, ważne, żeby gadali. No może też troszeczkę pomóc. Nie myli się ten, co nic nie robi. Jednakże Kasia, jako bardzo dobry lider, jako świetna osoba zarządzająca nami, była też odpowiedzialna za pewnego rodzaju pierwszy wjazd Kampiri na Polskę. I zrobiła to świetnie. Fenomenalnie. Tak. Ja to się śmieję, że Kampiri z lodówki nawet wyskakiwało i, i, i za tą część była odpowiedzialna i za tą część gdzieś tam, gdzieś na tym etapie Campiri zakończyło współpracę. Ja jestem wdzięczny za współpracę z Kasią, dziękuję za ten etap. Jesteśmy na kolejnym i tu jest prawdopodobnie też ta elastyczność, tak? Że musimy cały czas reagować na ten, rynek, na ten rynek, na to, co się dzieje wokół nas, nie? Piotrek, środki są w takim razie, mówisz, finansowe. Marketingowo w dalszym ciągu gdzieś tam ciągle się przewijacie. I teraz mam takie pytanie, jak wykorzystacie ten okres teraz? No co by nie mówić martwy, listopad, grudzień jest w Polsce okresem martwym. Pytam w kontekście planów na przyszłość. Nie tylko na przyszły sezon, ale taki powiedzmy, jakby wyskoczył dwa lata do przodu, trzy lata do przodu na Kampiri w Polsce, zaznaczam. Plany mamy na pewno fajne i dalekosiężne, jednakże no rynek tak szybko się zmienia, że to jest jednak wróżenie z fusów, tak, jednakże my tak chcemy rozwijać się, jeżeli chodzi o polski rynek, na pewno to, co zaciekawi gdzieś tam właścicieli, to pojawią się pewnie nasze samochody w Polsce, ale ja tu od razu powiem, że one będą tylko jako nasze jakieś tam emergency, takie samochody, które będą zabezpieczały podróż. Tak, tak, zabez, zabezpieczały podróż. Mhm. Jeżeli chodzi o też właścicieli, to chcemy mocno zadbać o serwis wokół, wokół właściciela, co to znaczy, żeby ten właściciel miał, jeżeli chciałby rozbudować flotę, lepszą cenę od naszego partnera na taki nowy samochód. Już ma lepsze ceny na ubezpieczenia takiego samochodu, jeżeli wchodzi w taką branżę. Rabaty na chemię od naszych partnerów, tak, i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie też rozmawiamy z serwisami mobilnymi, że jakby się coś wydarzyło klientowi, to taki serwis mobilny jest w całej Polsce, jest w stanie dojechać i chcemy też zbudować pewnego rodzaju bazę i serwis wokół, wokół sprzedażowego takiego, bo już mamy w jakimś tam stopniu know-how, ta nasza aplikacja się rozwija, wchodzą nowe, nowe funkcje w aplikacji, i tutaj też, jeżeli chodzi o, wróćmy może do tematu tej kaucji, bo my zostawiamy tą kaucję właścicielowi, ale nie zostawiamy go samego z tym, tak? W aplikacji ma takie fajne nowe udogodnienie, które my śmiesznie w Campiri nazywamy Chico, to jest tak zwane check-in, check-out, i ma tak zwane narzędzie do tego, żeby takiego właściciela przyjąć i przy przyjęciu sprawdzić ten samochód i przy oddaniu samochodu, więc, więc mamy narzędzia, które pomagają w tym, w, tym, w tym wynajmie, jednakże nie chcemy jakby wchodzić w kompetencje wypożyczalni, bo tak naprawdę te narzędzia są wypracowane od lat już, nie? My chcemy z nich korzystać, nie chcemy narzucać, dlatego, dlatego działamy tak ostrożnie i w pewnym stopniu na tym, co już jest zbudowane. My nie chcemy tu robić żadnej rewolucji. Tak? My chcemy pomóc tak naprawdę w wynajmie, bo takie portale jak Airbnb i tak dalej, takie jak nasze, tak jak powiedziałem na samym początku, powodują, że, że świat staje się globalną wioską. Jesteśmy w stanie wynająć samochód czy, czy zrobić zakupy na drugim końcu świata. Dwa ostatnie pytania w takim razie. Na razie jeszcze pozostając w temacie takich wiesz, trudnych pytań. Samochody rozumiem własne, bo taki zarzut też, nie będą w wyszukiwarce pokazywane wyżej niż samochody mnie jako klienta prywatnego czy wypożyczalni w Polsce. Rozumiem, że to po prostu będzie swobodny wybór. Tak, tak, i dalej zawsze jest tu swobodny. Musimy... No, ale macie wpływ na algorytmy jednak. Tak, prawda? mamy wpływ, ale my w ogóle nie, 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 nie mieszamy w tym. tak? Nie, nie pozycjonujemy tutaj samochodów, że które się wynajmują lepiej, które się wynajmują gorzej. Nie promujemy lepiej naszych samochodów. Tak naprawdę to, co musimy na pewno podkreślić, tak naprawdę klient wybiera samochód. Dzisiaj nie oszukujmy się, najważniejsza jest cena i lokalizacja. Nie? My nie chcemy wynajmować samochodów naszych właścicieli za darmo. Musi być, jak ja to mówię, Wilk City i Manchester City, nie? <śmusy> musi być to wypośrodkowanie. Każdy chce zarabiać jakieś tam pieniążki, jednakże musimy szybko reagować na rynki. Tak? I teraz, jeżeli chodzi o powiedzmy o plany na teraz, takie zapytałeś o ten poza sezon, tak tutaj ja muszę powiedzieć, podkreślić to ważne to też i podziękować ci za to spotkanie, bo tak naprawdę z mojej strony, i to jest gdzieś tam moje zdanie, ja uważam, że każde takie spotkanie, każdy taki film, każdy taki biwak news, czy, czy, czy każde nowe filmy, jakiejś tam fajnej ekipy, która podróżuje kamperem i nagrywa filmy na YouTube'a, każdy nowy kamper spot, czy camper system w jakiejś tam gminie przyjaznej w Polsce dla karawaningu, czy, czy każdy nowy kemping całoroczny, to jest super udogodnienie. I Kolejna nowa cegiełka do tego, żeby rozwijać nasz karawanik w Polsce i w Europie. I tak naprawdę to od nas zależy, jak on będzie wyglądał. I oczywiście ja bym chciał, żeby to wyglądało jak we Włoszech, czy jak, czy jak u Niemców. Jednakże no, to jest jeszcze mega daleka przyszłość. Jednakże ja bym nas bardziej porównał tu do Słowacji. A może pretendowałbym gdzieś może do Czechów, którzy praktycznie jeżdżą cały rok tak? i mają tych kempingów więcej, podróżują częściej i teraz takie taka fajne określenie z ostatniego czasu to się okazuje, że ten rynek, ten, rynek, ten kalendarz realnie nam się poszerza. Tak? Mieliśmy bardzo dobry październik, bardzo dobry A Czechy nie, nie naciskają, że chcą, ej, Polacy, zróbcie tak, żeby było tak jak u nas, przecież my, tacy mały kraj, u was 38 milionów. Ludności, całkiem bogatej ludności, tak uważam, bo jednak ta klasa wyższa u nas się dobrze trzyma. No zróbcie tak, żeby się więcej wynajmowało. Poza znaczy, sezonem również. I tutaj właśnie jest znowu to, co, to, co, to, co mówiłem. nie? E, musimy tak naprawdę propagować ten karawanik w Polsce, żeby rozbudowywała się infrastruktura. Tak, a, bo żeby niestety to wszystko... nie do końca jest cię pojechać. Tak jak też już dzisiaj rozmawialiśmy, kurczę, Polska yy, poza sezonem robi się smutna, tak? Nie Potwierdzę. ma za, za dużo tych miejsc, nie ma za dużo tych miejsc. Nie? I dlatego też yy, dla naszych klientów otworzyliśmy to Hiszpanię jako alternatywę. No tak? właśnie, no to zakończmy tą taką trudną rozmowę pozytywnym akcentem. Bo u nas za oknem wiesz, dzisiaj dwa stopnie, jak w Warszawie zimno, śnieg ma być jutro, a w Hiszpanii pewnie dzisiaj jest 20 albo 25, jest cudownie i będę tam w trzy godziny, bo nie muszę tam jechać. Opowiedz generalnie o bo ja znam temat, jakby były firmy w Polsce, które oferowały podobne usługi z mniejszym bądź większym sukcesem. I tych firm dzisiaj nie ma. No, niech to będzie komentarzem, więc jak to wygląda z strony waszej, jak to wygląda z strony Czy W ogólnym zarysie Hiszpania jest to, jest to, tak jak powiedziałem, alternatywa. Tak, alternatywa po, na ten lekki poza sezon, ale dla wszystkich klientów. Co to znaczy, to też nie, to jest tak naprawdę pierwszy krok. Bo my byśmy chcieli tą Hiszpanię rozszerzać. Jednakże no, musimy przetestować tą Hiszpanię. Hmm. Tak? Nie chcemy przetestować jej na naszych właścicielach typu ja nie będę zabierał samochodu w wspólnie. Polski, przetestuje na waszym organizmie czy to się i tak dalej nie chcemy to zrobić sami żebyśmy byli pewni jeżeli wejdziemy już na 100% w rynek hiszpański czyli naszych klientów mogli na całą Hiszpanię tam wysyłać to zobaczyć jak to będzie działać. Czyli tak? ja na przykład Mamy... posiadając kampera będę mógł sobie go podstawić do was i powiedzieć proszę zarządzajcie nim ale w Hiszpanii poza sezonem. W przyszłości chcemy żeby tak było jednakże tak jak mówię ja żebym obiecał ci tamtego klienta to muszę zobaczyć jak to będzie tam wyglądać, więc nie chcemy testować to na właściciela, przetestujemy to na naszych samochodach a, i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak? Ale polskie firmy przegrały, bo nie miały tam serwisu, nie miały tam bazy, nie miały opiekunów nad swoimi samochodami i dotarło do mnie informacja, że u was to wygląda inaczej. Dokładnie u nas to wygląda inaczej, i to jest też pewnego rodzaju, może wrócę, bo dla e, na przykład czeskiego właściciela samochodów e, już my mamy opcję też e, tak zwany all inclusive. Co to znaczy? Zajmujemy się wszystkim. Tak? Mamy już w Czechach swoją bazę e, mechaników, e, serwisów, duży plac i moglibyśmy się zająć w 100% samochodem naszego właściciela. Chcielibyśmy to rozwijać w innych krajach i taki sam mały projekt powstał już w Hiszpanii. Czyli mamy tam swoich mechaników, mamy tam. Swoich opiekunów, ludzi zatrudnionych w kampiry. Tak? I te osoby zajmują się jak swoim, nie? Bo to niestety to musi tak wyglądać. Wiesz, najlepiej to wygląda, jak doglądasz tego. Tak? No jasne. Pierwsze, jeszcze tak podpytam Ciebie dokładnie, Jak to będzie wyglądało? Bo ja wiem, że to jest duży problem dla polskiej wypożyczalni. Mam samochód, on przyjeżdża, okazuje się, że nie, nie wiem, ma urwaną markizę, coś z nim jest nie tak. Mam za chwilę, za kilka godzin kolejnego klienta. I teraz jestem ciekaw w tym, tym mogę to nazwać takim asystansem kamperowym właśnie. To naprawdę będzie funkcjonowało? Jak to będzie funkcjonowało? Tylko dla Waszej klientów i od kiedy? Czyli też no samochody zastępcze, krótko mówiąc. Jeżeli chodzi o samochody zastępcze w Polsce, mhm. to będzie to tak wyglądało, że to jest tylko emergency, jeżeli chodzi o nasze samochody. Czyli Twój samochód nie dojechał, nie jesteś w stanie go naprawić dla naszego golnego klienta, mhm. to my podstawiamy nasz. W tym momencie jest tak, że, że jeżeli Twój samochód by się popsuł i nie, stanie, nie jesteś w stanie zaopiekować się naszym klientem, to jest podobny Twój przyjaciel, inny właśnie. Z kolejnego miasta najbliższego i jego samochód pojedzie. Jednakże my widzimy i musimy, to jest ta elastyczność, to jest musimy reagować na rynek. Okazuje się, że, że, że rynek karawaningowy robi się taki, że zaczyna brakować tych samochodów. Ja jestem optymistycznie gdzieś tam patrzę w przyszłość i może się zaraz okazać, że będzie więcej klientów niż samochodów. Tak, w tym wysokim sezonie już to zaczyna być widoczne. Nie? I musimy też na to reagować, żeby ten klient zawsze był zaopiekowany. Tak? i to jest też w, w kierunek, który które też chciałbym wskazać, bo, bo mówi się, kiedyś zadałaś pytanie, czy to się dalej opłaca, tak? czy, czy, ten, czy ten najm w ogóle, ten biznes i tak dalej. I ja muszę gdzieś tam zaznaczyć, podkreślić mocno, że, że czasy biznesów, kiedy robiło się tak kasę, to lata 90. E szybko, dawno się skończyły. No chyba, że, chyba, że zaczyna się pandemia i masz magazyn maseczek, ale to taki suchar może na sam koniec, ale, ale czasy takich biznesów się skończyły i jeżeli chodzi o teraz wynajem, no to jeżeli mamy, powiedzmy, jeden czy dwa samochody, to jest to jakiś tam dodatkowy biznes. Jednakże, jeżeli już wchodzimy z dużą wypożyczalnią i wchodzimy na 100%, a najczęściej to trzeba 200%, żeby wejść w ten rynek, to ja uważam, że to jest rynek potencjalnie bardzo fajnie się rozwijający. Teraz cały trend światowy idzie w najm. Możesz wynająć sobie hulajnogę, możesz wynająć sobie rower, możesz nawet sobie wynająć teraz smartfona czy konsolę do gier, nie wiem, czy no, nie wiem, to ja dobre. Nie wiem, nie będę komentował, czy to źle, czy dobrze, to pozostawmy, nie? bo ja też mam na, to, na ten temat swoje zdanie. Jednakże, no, jeżeli w przypadek chodzi o mieszkań, czy, czy w naszym przypadku rynek karawaningowy, to okazuje się, że wielu właścicieli, którzy gdzieś tam rozmawiało ze mną w grudniu zeszłego roku, pytało się, jaki samochód kupić i czy kupić, to w kwietniu mi dziękowało, bo on już był z 25-30 tysięcy droższy i teraz też tak jest. nie? Więc uważam, że takim dużym plusem jest to, że, że te pojazdy gdzieś tam nie spada ich wartość tak jak powiedzmy samochodów osobowych, a nawet ostatnio pokazuje rynek, że, że te samochody, te pojazdy drożeją. Te najdroższe się najlepiej też sprzedają. A i najdroższe szukają. Się sprzedają. Szukają ludzie kapitału, tak, tak. lokowania kapitału. I tak jak mówię na, na, na sam koniec, to no chciałbym, żeby to wyglądało jak w Niemczech czy, czy we Włoszech. W Włochy ostatnio no jestem zakochany nie? w ich podejściu do karabaningu, jednakże chciałbym, żebyśmy w stronę Czech i tego tak naprawdę życzę i sobie, i Tobie, i całej branży karawaningowej, i właścicielom, i też właścicielom kempingów. Nie? No i oczywiście na samym końcu tym, tym podróżnikom, którzy będą podróżować naszymi samochodami. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Ci przede również. wszystkim za wyjaśnienia. Mam nadzieję, słuchajcie, że dzięki temu materiałowi jest wreszcie wszystko jasne, jak działają finanse, jak działa przekazywanie kasy w Kampili, jak Kampili też jest zabezpieczone na przyszłość, by nie powtórzyć błędu. Swojej konkurencji. Dziękuję Piotrze, do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, widzimy się w Hiszpanii, czy na wiosnę w Polsce? Mam nadzieję, że na wiosnę w Hiszpanii. Na wiosnę no w, w Hiszpanii. Tak, Idealne w podsumowanie. Tak. Dziękuję za dziś. Nie zapomnijcie Dziękuję o subskrybowaniu naszego kanału. No i cóż, zapraszam i do korzystania z portalu Kampieli, i do śledzenia naszych materiałów na piwaku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.